Cześć, dzisiaj naszym gościem będzie sok z cytryn sycylijskich. Jest to dla mnie dość ciężki odcinek, ponieważ podejrzewam, że przeszedłem koło tego produktu obojętnie w sklepie. Nigdy nie podejrzewałem, że będę go używać, a teraz sobie nie wyobrażam życia bez niego. Zresztą podejrzewam, że to dlatego, że mi się kojarzy z taką tak zwaną cytrynką. Miałem wujka świętej pamięci, który namiętnie używał tego produktu. Teraz się to nazywa chyba zaprawa cytrynowa czy coś takiego. Sprawdzałem skład i taka zaprawa cytrynowa składa się z wody, z soku cytrynowego 10% odtworzonego z soku zagęszczonego, z cukru, z regulatorów kwasowości takich jak kwas cytrynowy i naturalnego aromatu cytrynowego, z przeciwutleniaczy jak kwas askorbinowy i substancji konserwujących jak sorbinian. Potasu. Składu nie będę komentować, ale podejrzewam, że z tym produktem mi się kojarzą wszystkie takie soki cytrynowe i dlatego nie chciałem tego używać. Dla odmiany nasz sok z ekologicznych sycylijskich cytryn powstaje tylko i wyłącznie z cytryn. Nie ma tu żadnych dodatków. Taka butelka powstaje średnio z 18 wyciśniętych cytryn. Jedyne, co się później z tym dzieje, to jest dość krótki, około 20-sekundowy proces pasteryzacji w temperaturze niecałych 90 stopni. Brzmi to groźnie jak pasteryzacja, ale o tym będzie kolejny odcinek. Nagram o pasteryzacji, o sterylizacji, czym to się wszystko różni oraz o innych naturalnych sposobach konserwacji żywności. Dzięki tej pasteryzacji ten sok może przyjechać do Was bez lodówki, zamiast terminu 2-3-dniowego wytrzymałości ma praktycznie pół roku. Taka butelka może stać bez lodówki, po otwarciu 2 tygodnie w lodówce. Także fajna sprawa, na opakowaniu piszemy 10 dni, jednak z mojego doświadczenia wypiłem już takich butelek setki, spokojnie 2 tygodnie wytrzymuje taki sok w lodówce. Nic się z nim nie dzieje. A co najważniejsze, do czego można takiego soku używać? Ja całe lato nie piję nic innego jak wodę z takim sokiem. Bardzo się cieszę. Dzięki temu mogłem całkowicie zrezygnować z picia wszelkich napojów gazowanych. Bardzo mi to smakuje. Jest bardzo łatwe w użyciu. Mam wodę i tylko dodaję soku z lodówki. Na rower, do bidonu, do pracy, wszędzie ze mną jeździ taka woda z sokiem. W zimie sobie robię herbatkę z sokiem z cytryny, z żurawiną liofilizowaną, super sprawa. Jeżeli lubicie domową lemoniadę, nie ma lepszego rozwiązania. Wystarczy zagotować wodę, dodać troszeczkę erytrytolu albo ksylitolu. Do tego ten sok, macie naturalną domową lemoniadę. Mamy też klientów, którzy zachwalają szoty z tym sokiem. Wódka plus sporo takiego soku cytrynowego. Podobno są rewelacyjne. Jeszcze nie piłem, ale muszę spróbować. Bardzo zachwalali. Używam też czasem jako do sałatek. Sałatka z jakimś serem kozim, czymś takim, orzechy włoskie. Dodajemy soku. Super smakuje. Zresztą mamy też paru producentów różnych znanych sałatek, którzy kupują od nas ten sok. Co znaczy, że jest to bardzo wygodne rozwiązanie, plus stosunek jakości do ceny rewelacyjnie to wychodzi, także nie bez powodu używają naszego soku. Podobnie do różnych takich przetworów domowych, konfitur, też jest bardzo często używany nasz sok. I to chyba tyle w dużym skrócie. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie soku, piszcie śmiało. Jeżeli macie jakieś pomysły, bo chciałbym codziennie nagrywać jeden filmik o naszych produktach. I macie jakieś swoje ulubione typy, o czym chcielibyście kolejny filmik, dajcie znać, wezmę pod uwagę przy wybieraniu kolejnych materiałów.